Marta Szymik, witam w wideo zapowiedziach. Zaczynamy od święta Trzech Braci, które rozpocznie się w piątek, a zakończy w niedzielę. Będą to dni pełne atrakcji i niespodzianek. Tradycyjny pochód ruszy w piątek spod ratusza przed godziną 17. Uroczysta inauguracja święta będzie miała miejsce około godziny 17.30, tym razem na rynku w czeskim Cieszynie. Gwiazdą wieczoru będzie Grzegorz Chyży. O godzinie 22.00 klubowe afterparty w sali Browaru Zamkowego. W sobotę ciąg dalszy atrakcji. Roztańczony cok startuje już o godzinie 12.00. O godzinie 18.30 na cieszyńskim rynku zagra Shaking Dudy, zaś o 21.00 Nosowska. O 22.00 afterparty w Browarze. Niedziela również będzie obfitować w wiele ciekawych propozycji. Start godzina 12.30. O godzinie 17.00 bitwa na nogi. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Lady Punk, który wystąpi o 20.30. Święto Trzech Braci to również szereg imprez towarzyszących. Warto zwrócić szczególnie uwagę na imprezy sportowe, na przykład na turniej golfowy Święta Trzech Braci, a także na wydarzenia po czeskiej stronie, szczegóły na plakatach. Ciekawą propozycją jest również sobotni mecz historyczny Cieszyn kontra Łowicz w strojach kadry narodowej Polski z lat 1924-1929. To wyjątkowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 14.00 na boisku piłkarskim pod Wałką. A teraz opuszczamy już Cieszyn i przenosimy się do Ustronia, bo tam w najbliższy weekend również sporo będzie się działo. Zostanie otwarty sezon uzdrowiskowy. Już w piątek o godzinie 18.00 bramy amfiteatru zostaną otwarte dla widowni. W sobotę o godzinie 14.00 barwny korowód wymaszeruje spod sanatorium Równica. Uroczyste otwarcie sezonu zdrowiskowego oraz podsumowanie międzynarodowego pleneru rzeźbiarskiego DAR zaplanowano na godzinę 15.00 na płycie rynku. Po niej druga część spotkania, czyli koncerty i kabarety. Na tym jednak nie koniec. Atrakcji nie zabraknie również w niedzielę. Warto zwrócić uwagę na festiwal Na Styku Kultur. W Ustroniu startuje również festiwal ekumeniczny, który rozpoczyna się w najbliższy piątek 15 czerwca. Uroczyste otwarcie będzie miało miejsce o godzinie 16.00 w Muzeum Ustrońskim. W programie wernisaż malarstwa Pawła Wałacha, koncert Orkiestry Kameralnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie, a gościem specjalnym będzie profesor Daniel Kadłubiec. Festiwal potrwa przez całe wakacje, a nawet dłużej, zakończy się 9 września. Również w Chybiu sporo będzie się działo. W sobotę rozpoczynają się żabionalia. Już o godzinie 9 na stadionie sportowym RKS Cukrownik Chybie rozpoczynają się gminne zawody pożarnicze. Od godziny 16.00 koncerty i kabarety w tamtejszym amfiteatrze. W niedzielę start godzina 16.30. Gwiazdami chybskich żabionali w tym roku będzie Monika Lewczuk oraz Mariusz Kalaga. Wracamy jeszcze do Cieszyna. W sobotę Stowarzyszenie Muzyczne Artis zaprasza na galę muzyki filmowej, która odbędzie się w teatrze o godzinie 16.00. I na koniec zapraszamy za granicę do naszych sąsiadów. W sobotę w Karwinie startuje Dolański Grom. W tamtejszym parku o godzinie 17.00 wystąpi zespół Phil, zaś o godzinie 19.00 Lombard, a o godzinie 21.00 zespół Krzysztof. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Więcej informacji znajdziecie w naszej zakładce imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.